Muzyka, która narodziła się na ulicy i z czasem stała się brzmieniem elit. Dziś podczas 16 edycji festiwalu Jazzopad Narodowe Forum Muzyki stara się wrócić do korzeni. Jazzopad to festiwal muzyki improwizowanej, który skupia się wokół premierowych odsłon wielu artystów. Oprócz wielkich koncertów w salach Narodowego Forum Muzyki, festiwal stara się wrócić do korzeni jazzu, stając się bardziej kameralnym. Festiwal też, który bardzo mocno wychodzi do publiczności, bo mamy przecież też koncerty w mieszkaniach, mamy spotkania z artystami, mamy fantastyczny klub festiwalowy, czyli z jednej strony budujemy bardzo silne relacje z artystami, a z drugiej strony chcemy, żeby publiczność poczuła, że to też jest jej festiwal. To jest inicjatywa, którą zacząłem jakieś 7 lat temu i to był taki pomysł, żeby trochę zburzyć tą ścianę pomiędzy publicznością a artystami. I to jest chyba najważniejsze, jeśli chodzi o ten projekt. Co roku mamy coraz więcej zgłoszeń, właściwie każdy może się zgłosić. W tym roku było to ponad 40 mieszkań. Nie mamy jakichś takich bardzo sprecyzowanych warunków. Bardziej chodzi o klimat, tak naprawdę chodzi o samych gospodarzy i ich podejście do tego koncertu, bo tak jak wspominałem, to jest spotkanie, to nie jest stricte klasyczny koncert, tylko właściwie taka sesja improwizowana. Mieliśmy mieszkania zarówno ogromne, gdzie mieściło się 60-70 osób, ale też kawalerki, gdzie wchodziło 10 osób. To też było bardzo przyjemne. Oczywiście bardzo miło jest, jak jest fortepian, albo pianino przynajmniej, bo to zawsze gdzieś tam zawsze pomaga, jeśli chodzi o tą stronę muzyczną. Choć jazz wydaje się być muzyką o dojrzałym brzmieniu, to organizatorzy zadbali także o najmłodszych. Jazz Morning Kids to inicjatywa, która ma zaszczepić u dzieci wrażliwość na ten rodzaj kompozycji. Współpracujemy z kinem Nowe Horyzonty i tam poranki dla dzieci, te Jazz Mornings, czyli nasze piękne, klasyczne animacje z lat 80. Bolek i Lolek, Reksio i tam do tego improwizacja na żywo. Czyli wprowadzamy już to najmłodsze pokolenie naszych słuchaczy, mam nadzieję, w przyszłości, naszą publiczność w świat improwizacji. To też cieszy się ogromnym zainteresowaniem. Stałym punktem programu jest dzień poświęcony artystom wybranego kraju. W tym roku obrano kierunek na Austrię. Będzie Shake Stew, to jest taki zespół, który robi już bardzo, bardzo sporą karierę międzynarodową. W Polsce właściwie jest kompletnie nieznany. No i Chaff Drone to kolejna formacja, która łączy improwizację z takim bardziej mainstreamowym jazzem, ale też właściwie w Polsce nikt jeszcze o nich nie słyszał. Listopad to dla Narodowego Forum Muzyki miesiąc pełen wrażeń. Oprócz pracy nad festiwalem, rektorzy wrocławskich i opolskich uczelni nagrodzili dyrektora Andrzeja Kosendiaka za działalność na rzecz integracji środowiska akademickiego. To utwierdza mnie, że droga, którą obraliśmy, jest dobra. I też już mamy na przyszłość różne projekty. Chcę powiedzieć, że za chwilkę uruchomimy wspólnie z Akademią Muzyczną i z Uniwersytetem Ekonomicznym podyplomowe studia z produkcji wydarzeń muzycznych i managementu w obszarze kultury. Myślę, że to będzie właśnie takim przykładem na konkretny jakiś następny program, który będziemy chcieli z uczelniami wyższymi zorganizować. Kapituła nagrodziła dyrektora Kosendiaka 15 listopada. Zuzanna Kuczyńska, Echo 24.